Na mapie miejsc przyjaznych seniorom od roku znajduje się Grota Solna Galos. Ta niewielka jaskinia solno-jodowa mieści się na terenie pływalni Chwiałka przy ulicy Spychalskiego 34. Jej niezwykłe właściwości oraz proponowane przez właścicielkę zajęcia sprawiają, że warto bliżej zapoznać się z tym miejscem. Zapraszamy tutaj bardzo serdecznie, ponieważ możecie państwo się tutaj zrelaksować w bardzo sprzyjających warunkach, w zjonizowanym czystym powietrzu, w tle zawsze Zagwarantowana również relaksacyjna muzyka, ale poza tym Grota Solna otrzymała certyfikat w tamtym roku, ale bardzo dużo na przestrzeni tego krótkiego czasu zmieniło się na korzyść, myślę, e, dla państwa. Przede wszystkim e, są prowadzone zajęcia, zajęcia z jogi e, dla kręgosłupa są też zajęcia relaksacyjno-oddechowe dla seniorów i prozdrowotne. Odbywają się również e, konwersacje z języka angielskiego, dlatego również bardzo. Serdecznie na te wszystkie zajęcia Państwa serdecznie zapraszam. W grocie utrzymywana jest optymalna temperatura wahająca się między 18 a 24 stopnie Celsjusza, wilgotność 40%. Hipoalergiczne i hipobakteriologiczne środowisko, powietrze o parametrach zapożyczonych ze speleoterapii. W efekcie w poznaniu możemy poczuć się jak w uzdrowisku. Czyste zjonizowane powietrze pozwala polepszyć kondycję zdrowotną i działa wspomagająco przy leczeniu chorób płuc i oskrzeli, schorzeń sercowo-naczyniowych, przewodu pokarmowego, schorzeń dermatologicznych, dysfunkcji wegetatywnego układu nerwowego, alergii, uczuleń, nerwic i stanów nerwicowych. Podstawowym budulcem groty jest krymska naturalna sól morska z jeziora Saksoje. W skład której wchodzi pokaźna liczba mikroelementów, takich jak miedź, cynk, żelazo, kobalt, chrom, mangan i jod. Ona jest zbudowana z soli morskiej, a nie z, nie z żadnej innej. To jest rzeczywiście takie odwzorowanie mikroklimatu morskiego, tutaj można, można odczuć. Czyli oprócz takich walor, walorów relaksacyjnych, możemy taki walor terapeutyczny, zdrowotny uzyskać i to jest fakt. Prowadzimy tu zajęcia, rzeczywiście to jest taka gimnastyka, czy też zajęcia ruchowo-oddechowe, tak się to nazywa, że uczymy właściwego oddechu, pogłębiamy ten oddech, wyrównujemy, czasami jest z tym problem i prowadzimy gimnastykę. Jest to bardzo łagodna forma gimnastyki, tutaj nie ma żadnych wyczynów typu zakładanie nogi za głowę, absolutnie nie. Bardzo łagodna gimnastyka związana z rozciąganiem, z delikatnym wzmacnianiem w połączeniu z oddechem. To mamy dla seniorów. I, I generalnie jesteśmy przyjaźni seniorom cały czas, ponieważ mamy i specjalną ofertę, też cenową, i specjalne oprócz tego, właśnie te zajęcia. No i jesteśmy czynni 7 dni w tygodniu. Jeżeli chodzi o zajęcia o gimnastykę, mamy, one trwają 50 minut i to jest tak te zajęcia są podzielone na część relaksacyjną, część bardziej taką oddechową i na część związaną z gimnastyką, z ruchem, ruchową. Trwa to 50 minut i myślę, że jest to wystarczające, a ile razy? Moim zdaniem codziennie, a raz dziennie, ale tutaj zajęcia prowadzimy akurat dwa razy w tygodniu i to jest bardzo fajne, takie fajne ułożenie czasowe. Natomiast jeżeli chodzi o grotę i o przychodzenie na inhalację, to mówi się i jest tak to, tak to zbadane i, i opisane, ja, ja jakby przyjmuję to, że takie minimum 10 sensów powinno się sobie zaaplikować po to, żeby był wymiar też ten właśnie terapeutyczny, o którym Pani wspomniała. Nie tylko relaksacyjne. Natomiast jak się przyjdzie raz, a nie przyjdzie się 10 razy, to zawsze będzie fajny efekt, bo się człowiek po prostu zrelaksuje. A jak się człowiek zrelaksuje, to wszystko inne staje się prostsze. Jak trzeba się przygotować na przyjście tutaj? Co musimy ze sobą zabrać? Jak się ubrać? Hmm. Ubrać się wygodnie, tak jak się jest ubranym tutaj, nie ma żadnego znaczenia. Trzeba mieć skarpetki na zmianę. Myślę, że jak w każdej grocie, po prostu zmieniamy skarpetki. <laughs> Przepraszam, zmieniamy skarpetki i wchodzimy w zmienionych, czystych skarpetkach. Mówi się, że białych. Dlaczego warto tutaj do Pani zaglądać? I na zajęcia, i na same inhalacje, na taką relaksację? Myślę, że dla zdrowia. Myślę, że to jest chyba najważniejsze. Najważniejsze, co, co, co jest nam potrzebne, jeżeli nie mamy zdrowia, no to co mamy? Nic nie mamy, tak naprawdę. Dla zdrowia, bo od zdrowie też Dbamy wielopłaszczyznowo nie tylko odżywiając się nie tylko ruszając a tutaj mamy ale oddychając przebywając w odpowiednim środowisku i tutaj mamy i odpowiednie towarzy towarzystwo też oczywiście <ścoughs> mamy odpowiednie powietrze zjonizowane czyste i wysycone naprawdę mnóstwem dobrych mikroelementów plus relaks nawet jak się nie korzysta z tych zajęć bo oczywiście można skorzystać można nie to samo przyjście i zrelaksowanie się już daje głowie taki odpoczynek i taką przestrzeń, że warto myślę, że z tego powodu. A więcej informacji na temat groty znaleźć można na stronie www.galospoznan.pl.